Witam, chciałem dzisiaj pokazać wymianę pinów w slocie DDR2. Dlaczego? Dlatego, że kupiłem toster do testowania płyt głównych w laptopie, na stacjonarnym komputerze. Po wsadzeniu niestety upalił mi trzy piny. Myślałem, że z płyty będzie dupa, ale udało się, uruchomiłem komputer. Bo tam wchodzą dwie pamięci. Uruchomiłem, na jednej działał, jak drugą wsadzałem, to nic się nie działo. Po prostu czarny ekran, tak jakby w ogóle nie chciał wystartować. Mówię, ryzyk fizyk, wymieniamy piny, bo myślałem, że uda mi się cały slot wymienić. Ale problem jest taki, że na płycie głównej w laptopie tu mamy niżej jedną, gdzie wsadzamy tu slot do DDR. I tu. Natomiast w mojej jest po tej stronie ten pin blokujący. No to jest ten, czyli karta idzie na odwrót. Więc głowiłem się, co tu zrobić. Przemyślałem sprawę i mówię, chyba te piny jest możliwość wyjęcia. Więc te piny, tak jak widzicie, można wysunąć, wsunąć, jak nam się żywnie podoba. O, widzicie? Wchodzi ten pin bez żadnego problemu nam. I tak samo go wsuwamy i wciskamy. I on siedzi na swoim miejscu już. No i po takiej wymianie tylko zostaje nam przylutować. Żeby go wymienić, obcinamy na płycie głównej daną nóżkę i go wydłubujemy. A wydłubujemy go w ten oto sposób, że wbijamy sobie taki skalpelek i podważamy. Znowu podbijamy i podważamy. Dotąd też nam wyjdzie. O, tak jak widzicie. I teraz nam wyszedł już następny pin. Widzicie? Po wyjęciu, a drugiego wsadzeniu, wciskamy go z powrotem na swoje miejsce i tą daną nóżkę po prostu lutujemy. To wszystko. Tak to wygląda. Z drugiej strony to zapewne tak samo jest, tylko że odwrotność patyka wystającego będziemy mieli. Zaraz zobaczymy. Spróbujemy wyjąć ten patyk. A. O, udało się. Dobra. I tak na szybkiego tylko już pokażę. To jest tylny pin, który właśnie udało mi się teraz go wyciągnąć. I on wygląda nieco inaczej. A widzicie? Tak to on wygląda. I on wyszedł mi to z trzeciego. I teraz, żeby go wsadzić, tego po prostu wsadzamy. O, tak jak widzicie, jest w części już wsadzony. Wciskamy, pach, siedzi na swoim miejscu. Czyli jest możliwość samego jednego pinu, czy tam dwóch, czy pięciu, czy dziesięciu sobie wymiany. Nie wylutowując całej, chyba że mamy spalony cały port, no to wtedy musimy pomyśleć, żeby wymienić. Ale na tą chwilę bez żadnego problemu możemy sobie spokojnie wyjąć jeden pin, czy tam dwa, czy trzy i je wymienić. Więc dziękuję bardzo i myślę, że komuś się ten filmik przyda. Nam mi akurat się przydało pod kątem wymiany, więc mówię, jak mi się udało, to może ktoś będzie potrzebował takiej pomocy, to zamiast wymiany całego portu, to możemy sobie wymienić po prostu dany pin, jeśli mamy takie sloty. Można sobie poszukać, jeśli mamy jakieś stare laptopy, ze starych laptopów wyciągnąć, wylutować i wtedy mamy cały slot. I na przyszłość sobie zostawiamy to, bo się może przydać do innych laptopów. Nie wyrzucamy takich rzeczy. Dobra, dziękuję bardzo za filmik. Cześć.